Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro, witajcie moi kochani widzowie na nietypowym filmiku. A mianowicie dziś wam wszystko powiem, co i jak dalej z modami, jakie mody robię, jakie mam w planach i tak dalej. A zaczniemy od modyfikacji. Można powiedzieć, że od niej zaczął się mój kanał i cały mój modding. A jest to Perkins Mafisolec. Tak, to właśnie od niego zacząłem swój kanał, a dokładnie 9 lutego 2017 roku. Pierwszy filmik był z budowy i macie go na kanale. Będziecie mieli w opisie link do niego i jest podpisany jako Prezes 3P. Właśnie, kanał zaczynam jako Prezes 3P. Dlaczego wszystkie te zmiany? Każdy się pyta co i jak. Dziś wam wytłumaczę. Pierwszym modem, którego zedytowałem dla was, była właśnie 60 pod stylu Mafisolec. Tamta to była taki ulep, że aż mi wstyd tego jest pokazywać i tak dalej. Ale teraz po tylu latach, po tych 2 latach, w końcu mi się zachciało zrobić 60 jeszcze raz. Tylko zobaczcie na to. Wszyściutko widzicie, na głupi czarny pasek ma odzorowany. No, ona wyglądem już przypomina 60, ale jeszcze dużo brakuje do pełnej 60. Jeszcze brakuje na przykład oryginalna tablica Kacpra, Balcerzaka, czyli Mafia Solec. Serdecznie go pozdrawiam i mam nadzieję, że jak zrobię to 60 też do Farminga 19, będzie na niej grał z miłą chęcią, z uśmiechem na twarzy. No, na razie jest ona do 15, ale zaraz wszystko wam wytłumaczę. No co, posiada tak. No na podejście, no jak to standardowo mówię, dużo. No czyli możemy sobie ramę zdjąć, na maskę. No możemy, bardzo dużo jest rozbudowane, bardzo dużo ma animacji i tak dalej. Nawet możemy naklejki ściągnąć, bo zawsze przy 60 jak ktoś wydał czy coś z otwierano masko, czy zdejmowano masko, czy z otwierano, to w środku zawsze były te naklejki po tej stronie. A właśnie ja zrobiłem tak, że naklejki można sobie zdjąć i są tylko po jednej stronie. No, lepiej to wygląda. Zobaczcie, tekstury, koła, białe. Możemy sobie na podejście ściągnąć obciążnik po jednej, po drugiej stronie, jak wam się nie podoba. Drzwi otwierane na podejście i zdejmowane. Czeska z animacją bujanych drzwi, to jest nietypowe, bo nigdy w Farmingu jeszcze nie widziałem 15, żeby drzwi przy czeskiej się bujały na dołach. Naprawdę, mówię wam, moi drodzy widzowie. Zobaczcie, napis, YouTube, brakuje mi jeszcze jednego tu wielkiego, takiej wielkiej naklejki, żeby wyglądała całkiem. Ten nóż, lusterka, no tak jak starałem się odzorować jak najbardziej. Zobaczcie, nawet tabelka, co trzyma spód kabiny, jest pomalowana tak jak w realu Kacpra. Wejdźmy sobie, zobaczcie, błotniki na czerwono, skrzynka jest, są włączniki tam jakieś do dupereli. No zegary, no Perkins jak Mafisolec dosłownie. To samo z tyłu szyba i tabelka. Jeszcze wiele brakuje rzeczy do zrobienia. Dosłownie brakuje z tyłu siedzenia. Brakuje gaśnicy jeszcze. Tu na górze brakuje gąbki. Znaczy gąbka jest, ale gąbka muszę poprawić ją, bo jest to tylko tak bardziej pic na wodę. Wycieraczka bez jeszcze włącznika. Jeszcze włącznik może dorobić, wiatrak. No cuda będą, cuda, mówię wam. Odpalę, tylko wam jeszcze jest na dźwiękach zwykłe 60. Odpaliłem i teraz zobaczcie, można sobie wiatrak włączyć nawet na panelice. Widzicie sobie, wskazówka tylko drga, tak jak u Mafisolec. Jeszcze muszę dodać wskazówkę baku. Mamy taki bajer, bo może nie wiem, czy oglądacie vlogi u nich, czy ich filmiki Mafisolec, nie wiem. Ale oglądałem parę filmików i zauważyłem, że u niego kabina się w ten sposób otwiera, że kręci kolbo, czy tam pokrętłem, otwiera, no wkręci z powrotem, zamyka. To samo, może sobie średnie ustawienia szyby lub max. Zobaczcie, widzicie o co chodzi? To tak to wygląda, halogeny wszystkie. 4, 5, klawisz 6, 7, kogut. No tak, to wszystko ładnie wygląda sobie. Puścimy hamulec. Ale jak będzie tu ładnie, będziecie ładnie zostawiać lajki w górę, komentarze, subskrypcje, 60 w przyszłym tygodniu dostaniecie. Jak na razie cały czas przy niej siedzę, na nowo coś tam modeluję i tak dalej. Myślę, że jakiś też nagram filmik, jak będę dodawał animacje, ciekawe animacje z kamerkami GoPro, że na podejście można sobie ustawiać kamerki. Ale to zobaczycie na odcinku, może jak jakiś work in progress, czyli coś, że z 60 robię. A jak nie dopiero za tydzień, jeżeli oczywiście ładnie zostawicie
likers i tak dalej. Więc tak, no co, kanał zacząłem pod nazwą Prezes 3P, czyli to był mój pierwszy modzik. Drugim modzikiem był Usus 902, później Proximka 85, Pług i Agregat. No i tak trwało to do kwietnia 7.03.2018 roku, czyli nawet niecały miesiąc miałem nazwę Prezes 3P. I po tym miesiącu niecałym zmieniłem. No wszedłem do teamu Mafia Grabina, czyli z wujkiem Kamilem. Razem tam działaliśmy, ja miałem nazwę Mafia Grabina Games, później Moc. I w ten sposób jego kanał promowałem pod nazwą u niego Mafia Grabina. No i w trakcie jak wybiła liczba 1000 subskrypcji, czyli 9 czerwca 2018 roku, w zeszłym roku, stwierdziłem, że zmienię nazwę na Prezes Ziaro, bo tak mnie nazywaliście, jeżeli ktoś pamięta, to będzie wiedział dlaczego. Zmieniłem nazwę, ponieważ już wypromowałem ładnie wujka, bo tam chyba dzięki mnie w ciągu tego roku dobrego wbiło mu tam chyba z 800 subskrypcji, coś takiego. I stwierdziłem, że dobra, trzeba się od tego odciąć, ja zmieniam nazwę, dlatego filmiki wszystkie usunąłem, które były pod nazwą Mafia Grabina czy Prezes 3P, dlatego ich nie macie do nich dostępu, ale były i ich statystyki wszystko opowiem na stanowisku moim gamingowym tak dalej. No to tak to wyglądała historia mojej nazwy. Teraz jest właśnie Prezes 3P i tak już zostaniemy do końca, bo już nie mam w ogóle zamiaru zmieniać. A to nazwa powstała dzięki wam i tylko dzięki wam. Bo miałem inne pomysły na nazwę na 1000 subskrypcji, czyli tam jakiś majster i tak dalej, bo takie pseudonimy. Ale popatrzyłem się na komentarze, jakieś tam osoby pisały, tylko nie pamiętam jakie, bo to były pod filmikami Mafia Grabina jeszcze no rok dobry temu. Że tam prezes Ziaro, prezes 3P, supermod i tak dalej, no i stwierdziłem, że ta nazwa będzie idealna pod ten kanał. Tak to właśnie wyglądało. To jest tak, modzik, którego możecie dostać w przyszłym tygodniu. Farming 15, pamiętajcie. Jeszcze jest jeden mod do Farminga 15, którego robiłem w zeszłą zimę, jak było dużo czasu, ale robiłem też po nocach. To była 40, zajebista 40, edycja tej 40, którą wam teraz kupię. To była edycja tej 40, czyli miała koła 18, lepsze teksturki rozdzielone, opony od tego, od felg. No, miała więcej możliwości na podejście, lepsze tekstury kabiny, drzwi otwierane na maskę, nie wsuwane i tak dalej. Niestety straciłem i jak już złożyłem do końca sobie kompa, czyli 6 stycznia 2019 roku, złożyłem sobie kompa, postawiłem na biurku, ze swojego kompa wszystkie śmieci, wszystkie swoje pliki, wraz z 40 wrzucałem na nowy komputer. Nie wiem dlaczego, ale mi właśnie 40 zablokował system. Mam jakieś klucz, identyfikatory wpisać, no próbowałem wszystkie sposoby, no czyciel mi nawet pomagał, no niestety nie idzie odzyskać 40. Mam do niej dostęp, a czy taki dostęp, że mam jej pliki, mam tekstury, wszystko, tylko są wszystko, cały fotel zablokowany. Do niej był jeszcze tour dwusekcyjny z hydrauliko, z dynamicznymi wężami hydrauliki. Ktoś, kto mnie śledzi na Facebooku, widział filmiki, jak wszystko ładnie pracowało. Ktoś, kto obserwuje też mnie na grupie, też widział filmiki, nagrania, jak się drzwi otwierały ładnie, czy nie. No niestety straciłem ją, mam tylko dwa zdjęcia i te zdjęcia tu wrzucę. No co, no mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odzyskam i wstawię wam ją publicznie, bo miała wszystko co w realu, można tak powiedzieć, się roześmiać. No tak, to na Farminga 15 to będzie wszystko. Dobra, jestem teraz w Farmingu 19, w jakichś krzakach wylądowałem, nie wiem nawet gdzie jestem. Trudno, miesza o to. Chodzimy do sklepu. I tak, co wam pokażę? Najpierw zacznę może od kultywatora, którego też robiłem po wydaniu linki. A linkę wydałem w styczeń 2019 rok. To tak, robiłem sobie takiego kultywatora Unia z modelem, no czy model poprawiałem i mamy takie konfiguracje. Bez odblasków, z odblaskami, czyli widzicie odblaski. Takie jakbyśmy, nie wiem, nowe czy pomalowali. I bez podlasków. A co do kultywatora, sam jest do niego wał z wszystkimi animacjami jakie może mieć. Oraz jest zaczep z tyłu i ten oto zaczep, no widzicie, to jest wszystko jeszcze w rasie. Robi się, a czy się robi? No, cięgno czy ta śruba nie ma tekstur, to samo bolec nie ma tekstur, zaczepy mają tekstury zardzewiałe. Sam kultywator. To miało być tak, że ten kultywator miał zrobić na teksturach Divus. Miałem go wysłać do mojego ziomka, który jest w moddingu
polski rolnik. I co wyszło na to, że ziomek nie miał czasu, później problemy z kompem i ten kultywator u niego został, u mnie taki został i nie zrobił tych tekstur UDIM i dupa tak, no to zginęło wszystko w ogóle, agregat został taki jaki jest. Wydam go taki jaki jest teraz, na takich teksturkach, tylko dokończę te tekstury. Tu zapada się w ziemię, a w grze już nie. To jest taka, nie wiem, wada tego farminga, że każdy motum, każdy pojazd, wszystko tak się zapada. No nie pojazd, tylko każda maszyna. Dobra, była ta 80, którą pamiętacie z... O, z linki. Od tamtej pory też nic nie zrobiłem z nią, kompletnie nic. To co było, tak zostało. Dwie konfiguracje, ta sama animacja i to wszystko. Przed świętami wielkanocnymi bawiłem się tako... Chciałem zrobić z tego Ursusa Deluxe C385 z budy... z budą od 914. No coś takiego mi zaczęło wychodzić i brak... Wena się skończyła i koniec. No posiada skrypt standardowy. Kupię, wam pokażę. Tak, wygląda w środku, no Ursus jak Ursus. Zobaczcie, jest animacja uruchamiania silnika, widzicie? No i się uruchomił. No i to takie chuju muju, jakbym powiedział. W ogóle mi się już to nie podoba, ta 80 czy tam takie. Jedynie co, to te koła porozdzielałem, to dałem uginanie opon do tego Bruti. W ogóle już mi się ona nie podoba i... Nawet nie będę już jej kończył. Chyba, że będzie chciał dużo osób i wtedy będę może jeszcze ją skończę. Hamulec? Dobra. To tak, i teraz przechodzę do setna moddingu mojego. Do traktora, w którym siedziałem całe wakacje. No, głównie całe wakacje siedziałem. Jest to oto taki oto Ferguson 255 model. Większość tego modelu z mojego autorstwa. Trochę modelu też z internetu wzięte od Fergusona, tam jakiegoś innego zagranicznego. No mam nadzieję, że dużo osób będzie go chciało. A to tylko od was zależy, czy jego wydam, czy go skończę w ogóle. Tak, Ferguson posiada w połowie tekstury UDIM, w połowie diffuse, ponieważ tak ziomek mi zrobił, trochę tak, trochę nie. I co tak, posiada oczywiście wybór obręczy. Widzicie? Spoko, myślę, że spoko wygląda właśnie na takich kołach. Na takich felgach czarnych, ale standardowe, weźmiemy sobie takie srebrne, czy chyba, że ktoś chce w oryginale, białe. No to co, mamy takie konfiguracje, wzór na masce, czyli zwykłe naklejki Fergusona, które wychodziły w Polsce. Ferguson z silnikiem Perkinsa Ursus, czyli tam, no nie będę już bardzo chodził w historię cało. Może mieć naklejki tak jak są za granicą, w Anglii, czyli Ferguson z, no takie naklejki. Lub takie naklejki z naklejką Ursus, widziałem, że takie naklejki też są. I bardzo dużo osób lubi. Możemy też zrobić, możemy sobie dodać błotniki. Widzicie na teksturach diffuse, nie na UDIM. A jest duża różnica, widać. Możemy sobie dodać zaczep. Zaczep z 50 kg obciążnik lub 100 kg. Możemy dodać jeszcze konsolę ładowacza, które jeszcze nie zrobiłem, ale były na nie plany. Oraz możemy sobie zmienić sterowanie koła przednią osią. Standardowe lub wspomaganie. Widzicie? To jest tak, to widzicie jest, no nie ma opcji, no zobaczcie, jest dupa traktora, jest odzorowana jak w realu, no nie wiem, jeżeli ktoś, komuś się nie spodoba, to naprawdę do niech idzie sobie do diabła, bo tak odzorować Fergusona to jeszcze nie widziałem, żeby odzorować. A, i jeszcze wyjaśnię wszystko. Fergusona zdjęcia były na karcie społeczności na moim kanale przed tym, jak pojawił się ModHub i Ericssona Ursus, żeby to nie było, że to jest edycja Ericssona Ursusika, bo tak potrafią ludzie pisać, bzdury i tak dalej. Kupimy sobie go. Możemy sobie odebrać. Zapomniałem powiedzieć, że żadnych błędów nie ma, ale dobra. Tak, jeszcze jest do niego coś ciekawego bardzo. Bo możemy do niego też belkę taką sobie kupić. Na podejście, z tyłu podczepiano. Ona jest na teksturach UDIM. To jest Ferguson. No, dźwięki ma, nie oszukujmy się, od Ericssona, tak żeby jakoś to wyglądało. Nie miałem czasu, żeby nagrać ubika dźwięków, ale przed wydaniem jego na pewno będę miał swoje dźwięki, ponieważ różnią się od Ursusa dźwięki, a od Ferguson'a. No tak wygląda. No widzicie, coś tam z farmerem nie tak, no ale to jest w końcu traktor, który jest w trakcie prac na nim.
filmik, chcę przybliżyć. W Farmingu 15 jest inaczej niż 19. Tak, animacje, kołpasów i tak dalej. Zobaczcie, nawet znalazłem na internecie tabliczkę Fergusona. Ma spoko funkcję, a wam pokażę jaką. Gdzie wszystko działa. To samo animacja Vive i tak dalej. Tak, ktoś zobaczy, że jest, a jest powiedzmy ten buton do panelujce. Ja go dodałem, jak zacząłem programować Fergusona bez tekstury, tak zostało to. Ale nie ma opcji, żebym dodawał do niego panelice. Słyszałem, że Staszek zawiesza grę i raczej wątpię to, że dodam go. Zobaczcie, belkę możemy sobie przenosić i tak dalej. Możemy sobie ją w ten sposób założyć. Widzicie, jaka fajna animacja? O, trzymamy, odczepiamy. Widzicie, łańcuchy wszystkie się ruszają. Dobra, puśćmy. Jeszcze wam kupię przyczepę. O, ten. Zobaczcie, patrzcie na śrubę oraz na zaczep. Idzie. Śruba zginęła, zaczep się przestawił sam. I się wszystkie połączyły przewody. I przejdźmy teraz do setna. Co będzie z modami? Czy będzie mnie wydawać, czy nie? Powiem wam wszystko tak. Do końca roku, czyli do końca grudnia 2019 roku, siedzę przy Farmingu 15, do niego kończę wszystkie mody, a mam w planach jeszcze i obiecałem po prostu Ursa C385, Ursa 1664. I jestem taki, że muszę spełnić obietnicę i je spełnię. Wraz z końcem roku 2019 przechodzimy już do Farminga 19 na 100% do samego końca. I przy tym farmingu zostanę i nie będę nic zmieniał i tak dalej. Tak, no co, musicie się jedynie wstrzymać jeszcze i wtedy dostaniecie te modziki, które wam pokazałem, 19. No, mam nadzieję, że się wam spodoba mój Fergusonik, przy którym siedzę już dłuższy czas. Koła ma na udim, teksturę, to samo blachy, żebyście i obciążniki oraz śrubę i belkę. Żebyście nie pomyśleli sobie, że jakieś paintowe teksturki dałem, no to są tekstury udim, wybaczcie ludzie. No, takie mi ziomek zrobił i będziecie mieli do niego link w opisie. A co jeszcze, przejdźmy do konwertów Klimka. No jeżeli chcecie jakiś konwert jakiejś mojej modyfikacji, musicie do niego pisać i go prosić. No to jak wyraźnie powiedziałem, jeżeli czegoś nie rozumiesz, to jeszcze raz obejrzyj filmik i będziesz wszystko wiedział. No to co, no. Trzymajcie się śmiało, moi ziomale. Pamiętajcie, żeby stawić lajka w górę, komentarz, subskrypcję, jaki jesteś nowy. Oraz czym więcej lajków pod tym filmikiem, tym szybciej dostaniecie Perkinsa Mafisolec, no. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć! Ursus, który znajduje się na ikonce filmiku, nie zostanie nigdy wydany, ponieważ jest to tylko edycja do ikonki filmiku.